internetowym, jaki się w tej chwili odbywa. Tak naprawdę dosyć trudno jest znaleźć tę przestrzeń medialną, która pozwoliłaby doświadczać ducha i przenikać w te najgłębsze zakamarki duchowych nauk. Co takiego szczególnego się wydarza? No właśnie, to już wspomniałem w tej pierwszej, drugiej części naszego spotkania. Uczę prawdy. Co to oznacza? Że trzeba wiedzieć i mieć ten głęboki przejaw tego doświadczenia duchowego. O czym to ja dzisiaj wspomniałem? O miłości, o cudzie. Więc zainspirowała mnie kilka osób takimi wątpliwościami, takimi powątpiewaniami. O, ładnie to wyartykułowałem. Powątpienia, zwątpienia. Że jak to się dzieje, że Bóg pozwala na takie właśnie zarazy, na taką głęboką, zamanifestowaną, daleko idącą niemoc. A ja na to właśnie mam odpowiedź taką charakterystyczną właśnie. Tak jak Bóg się w tej chwili opiekuje Ziemią, to opiekuje się globalnie całą tą rzeczywistością wokół nas. Bardzo daleko. Bo opiekuje się wami, opiekuje się nami, opiekuje się każdym z nas. Opiekuje się globalnie Ziemią. Jak w dawnych wiekach bywało i w naukach dalej pozostaje taka wiedza, że wybierał i opiekował się tylko wybranymi. Wybranymi narodami, wybranymi jednostkami, prorokami, mistykami i przez nich przekazywał wiedzę o sobie. Ta nauka jest dosyć już w tej chwili niezgodna z czasem współczesnym. Powszechność wiedzy i powszechność doznań każdego człowieka jest tak niezwykła, tak podwyższona potencjał, tak podwyższona wiedza do poziomu mędrców każdej jednostki. I można się zgodzić z tym, że w wiekach poprzednich potrzebne były jednostki dla upowszechniania wiedzy. Ale też ta elementarna wiedza została i jest pozyskiwana przez powszechność dostępu do wiedzy. I to jest przywilej tych naszych czasów. Dzięki środkom komunikacji, nawet takimi jak w tej chwili, obsługujemy. Mamy możliwość wszyscy doświadczać głębokiej wiedzy duchowej. To nie jest coś, czego należy się obawiać. To nie jest sfera braku możliwości. To jest sfera otwierania się na dobrostan, dobrostan wynikający z głębokiego doświadczenia. Głębokiego doświadczenia wiedzy. Wiedzy, która daje nam możliwość cieszenia się tą słuszną drogą. Jak już wspomniałem dzisiaj, patrząc i wspomnę jeszcze raz na cud stworzenia, cud miłości, który się dziś odbywa. Co to oznacza?
Na przestrzeni dziejów były wojny, były zarazy. Ale czy wtedy nasi bracia mniejsi, to wszystko, co cieszy oko, cieszy zmysły, to stworzenie Boże, które jest wokół nas i w nas, którym winniśmy się opiekować. I można powiedzieć, że bez naszej opieki, a dzięki darom Bożym, doskonale się ma i rozwija. Każdej wiosny, każdej jesieni traci w naszym pojęciu każde drzewo liście pod naszą szerokością geograficzną, bądź też kwiaty, ale dalej żyje. Dlaczego słyszy się takie głosy, że ziemia zginie, ziemia się gdzieś zatraci? Nie. Ten wieczny cud odnawiania ziemi trwa. Każdej wiosny możemy tego cudu doświadczać i doświadczamy. Często zaangażowani w swoje życiowe projekty. Większość świata jest zaangażowana w pracę, w głębokie swoje projekty. Nie jest zaangażowana mniej, albo też coraz bardziej zaangażowana jest takie no niecodzienne doświadczenie tego cudu życia. Bo przepastne mury biurowców, fabryk, firm no nie pozwalają doświadczać tego cudu na dłużej niż na kilka minut przejeżdżając samochodem, otwierając okno na światłach. Oczekując na zmianę świateł. Czasem w weekendy, w sobotnie, popołudnia, czy niedzielne przedpołudnia. Wycieczka do lasu, czy wycieczka gdzieś nad wodę, czy w jakiejkolwiek okoliczności przyrody. To jest za mało. To jest za mało. No ale nie każdy może być leśnikiem, przyrodnikiem, czy turystą, bo pracuje. I doświadczanie tego cudu dla wielu osób, jak często słyszę, takie wręcz narzekanie, kochani. No ta wiosna to tak, no słychać jakieś ptaki, gdzieś ktoś się rozwija, jakieś życie. No i przychodzi lato, to wszystko zamiera. No i była ta wiosna. Była ta wiosna. To głębokie zaangażowanie w pracę, nadmiar tej pracy. Ale wielu oponentów powie, no rzeczywiście, no jest to konieczność. Tak, jest to konieczność. Ale w tej konieczności swojego zaangażowania w pracę zwróć uwagę na to, że co roku, co roku, co roku, każdego roku coraz mniej zaczynasz doświadczać cudu. Cudu Bożego. Coraz mniej doświadczasz i coraz mniej poświęcasz czasu na to, żeby doświadczać tego cudu. Cudu doświadczasz z każdym swoim oddechem. To, o czym mówię wam od, jak wspominam, nie chcę już tak sobie wypominać wieku. Od kilku dziesiątków lat. Nauczając technik oddechowych, niech się tak nazywa, technik oddechowych, nauczając cudu życia. Oddech to jest cud życia. Świadomość oddechu, tak niezwykle w tej chwili ważnego, bo dzięki temu oddechowi budujesz swoją odporność. Budujesz
siłę budujesz niezwykłą zbroję, która cię chronić będzie przed wszelkimi zarazami tego świata. Ale musisz ten umysł utrzymywać medytujący przez całą dobę. Doświadczać cudów życia przez całą dobę. Mieć tę śmiałość, mieć tę miłość cudu stworzenia, doświadczać jej największej głębi i doświadczać w pełni tego cudu. Kiedy twój oddech jest transparentny, jest skupiony na całym jestestwie, kiedy jest ofiarowywany, kiedy myślisz o tym ofiarnictwie, o którym ja całe swoje życie mówię, bądź ofiarnikiem, nie bądź ofiarą. Ofiarą zaraz. Ofiarą pracoholizmu. Ofiarą swoich pragnień i pożądań. Chcę więcej, 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 więcej. Muszę mieć, bo muszę iść w szeregu. Muszę posiadać, bo muszę coś zrobić. Pamiętaj, że muszę bardzo niszczy twój kręgosłup. Niszczy twój kręgosłup szyjny. Muszę mieć ból głowy z tego powodu. Muszę mieć ból karku. Muszę mieć wiele, wiele chorób cywilizacyjnych, bo muszę, muszę. Kiedy zrozumiesz, że nie musisz, a możesz. Kiedy zrozumiesz, że prawa Boże nie są tylko dla wybrańców, są dla wszystkich, bo prawo miłości jest dla wszystkich istot tej ziemi. Każdej wiosny, każdy owad, każde zwierzę, każda roślina chce prawem miłości żyć, a nie musi. Ono nic nie musi. Ono może, ono chce, ale nie musi. To człowiek sobie wyznaczył zadanie, że coś musi. To człowiek do czegoś siebie przymusza. I przez dziesiątki lat słyszę to słowo muszę. Muszę iść do szkoły, muszę zdać egzamin, muszę być kimś. Muszę robić coś. Coś muszę. Zapytaj Stwórcy, co musisz. Poczekaj na odpowiedź, czy coś musisz. Ja cię nie namawiam do zrezygnowania z pracy, czy z czegokolwiek. Podaruj to wszystko Bogu. Rób jeszcze więcej, jeszcze intensywniej, jeszcze bardziej, jeszcze kreatywniej. Działaj. Medytuj. Medytacja to nie jest stan siedzenia i patrzenia tępym wzrokiem w ścianę. Modlitwa to nie jest umartwianie się i biczowanie za niepopełnione grzechy. To jest stan ciągłej rozmowy z Bogiem, który mieszka w twoim sercu, który jest zawsze z tobą i wszędzie, ze mną, z tobą. Ty możesz zawsze z nim rozmawiać. Ty nie musisz się wybierać w szczególne miejsca. I jestem za tym. Wybieraj się na miejsca pielgrzymkowe całego świata.
Bo tam jest duch, tam jest natchnienie, tam jest energia tych, którzy mają głęboką wiarę, głębokie zaangażowanie, spokój, kontemplacja. Trudno jest znaleźć miejsca głębokiej kontemplacji na zatłoczonej ulicy. Potrzebuje tego umysł i zmysły, układ nerwowy, twój duch, twoja świadomość na najbardziej zatłoczonej ulicy. Spotkają się. Twój duch na najbardziej zatłoczonej ulicy, w najbardziej zatłoczonym mieście wielomilionowym na świecie spotka się ze Stwórcą. To twoje zmysły, to twoje zszargane nerwy, stargane, twoje ciało zmęczone potrzebuje często miejsc świętych, miejsc odosobnienia, miejsc wolności. Patrz, teraz takie miejsce masz w domu. Masz to miejsce, w którym możesz znaleźć z powrotem siebie. Zrób to. Odnajdź siebie. Przeniknij do najgłębszych i najciemniejszych miejsc twojej duszy. Rozświetl je światłem. Rozświetl je lampą wiedzy. Uwolnij z ciemności i ignorancji. To jest ta głęboka więź z tobą, która, na którą oczekuję cały czas. Ten, który stworzył to wszystko. Stworzył ciebie, stworzył mnie. Stworzył każdy najmniejszy pyłek i najmniejszą, i największą roślinę tego świata. To ten sam stworzył najmniejsze stworzenie tej ziemi i najpotężniejsze, największe, niewyobrażalne w swojej postaci. Ale cały czas to życie trwa. Cały czas to życie ma swój właściwy wzrost. Bo jest to wzrost myśli, wzrost siły dobra. To jest znak życia, znak wiecznego życia. Cały czas ludzkość dostaje niezwykłą lekcję. Cały czas. Co to znaczy cały czas? Cały ten czas. Pojęcie czasu tak iluzoryczne. Przecież od tak naprawdę dwóch, trzech stuleci, a może zegar słoneczny? Od kilku zaledwie stuleci kierujemy się jakimś mechanizmem zwanym zegarkiem. Coś, co mierzy czas. Od początku istnienia tego świata czas mierzy. Jest mierzony lub mierzy dzień i noc. Wschód i zachód słońca. I czy nam się to podoba, czy nie, ludzkości,
To twój układ neurohormonalny, twoje gruczoły wydzielania wewnętrznego, twoje narządy wewnętrzne, twój mózg i całe twoje życie. Moje, nasze życie jest z tym związane. I czy człowiek, łamiąc prawa naturalne, pracując w różnych aspektach, służbach, działań, na rzecz innych oczywiście, łamiąc to prawo, prawo natury, to jak myślicie? Powinien według rozumu ponosić konsekwencje, bo łamie prawo. To jaka jest wszechpotężna miłość naszego Stwórcy, że pozwala na łamanie tego prawa? Bo my jako ludzkość stworzyliśmy prawa, za które inni muszą odpowiadać. Inni ludzie, inne zwierzęta, tak, łamią prawo. Chcą przejść w miejscu niedozwolonym przez drogę. To jest nasze prawo. One tej drogi nie budowały. Ale wchodząc na tę drogę, tracą czasem życie. No ale pozwól sobie pomyśleć w ten sposób, że my mamy prawo do tego i my ustanawiamy prawo. Łamiemy odwieczne prawo życia swoje i wszystkich innych istot na tej ziemi. Jaką powinniśmy ponieść za to nagrodę? A jednak Stwórca nam wszystko wybacza i pozwala nam żyć w dobrostanie, w bogactwie, w rozwoju. Daje nam myśli, moc, siłę mentalną i wybacza nam wszystkie błędy. Gdzie nas ludzi bardzo rzadko stać na wybaczanie. Na wybaczanie innym istotom mniejszym. Że głodne poczyniły szkody naszej ciężkiej pracy. I teraz też ludzie są wściekli, jak to jest, że zaraza, jakaś pandemia przeszkadza mi pracować. Przeszkadza mi dalej przeć i zdobywać. Zniewala mnie, zabiera mi wolność. Jakim prawem? No jakim prawem? I powstaje taki bunt, wewnętrzny gniew. I drugi tydzień o tym do was mówię. I teraz się już budzi ten gniew. Teraz już są głosy, bo jeszcze tydzień temu, 2 tygodnie temu, jeszcze tych głosów nie było. Tego buntu. Tego buntu, który w tej chwili się rodzi coraz bardziej. Mówię o tym, nie gniewajcie się. Nie złośćcie się. Przeżywajcie w duchu ten czas. Budźcie w sobie ducha miłości, solidarności, współczucia. A mimo wszystko jest bunt. Pojawia się coraz więcej głosów buntu, gniewu, frustracji. Za jakiś czas
Może się to jeszcze bardziej nasilać. Chyba, że przyjdzie moment duchowego urzeczywistnienia. Ja kieruję do Was, moi kochani, słowa przebudzenia. Każdy na pewno ma jakąś refleksję. Każdy ma jakieś wewnątrz siebie przemyślenia, doświadczenia. Chyba, że dalej myślisz o tym, jak wrócić z powrotem do tego cudownego świata cywilizacji, ale przecież nie wszystkie narody tego świata są cywilizowane, można by tak rzec. Są ludzie na tym świecie, którzy równie cierpią i nie są tak bardzo ucywilizowani w przenośni jak my. Dzisiaj wiele milionów i tysięcy ludzi, tak jak chodziło głodni przed pandemią, tak samo chodzą dzisiaj głodni albo bardziej. My żyjemy w luksusowych, komfortowych warunkach, do tych, które widziałem w Indiach, w wielu innych krajach w świecie. Gdzie jako nauczyciel duchowy, jako osoba, która wspiera innych przez całe swoje życie, odwiedziłem wiele miejsc na tym świecie. Żyjąc pod jednym dachem z tymi ludźmi, którzy w skromności swoich domów również znaleźli miejsce dla gościa, dla wędrowca. Otwierając co? Drzwi czy serce? Otwierając serca. Otwierając drzwi. Otwierasz swoje serce. Czuć o wiedzę serca. Doświadczenie głębokiego współczucia. Dzisiaj urzeczywistniasz tak naprawdę głęboką swoją naukę. Naukę o kim? Utrzymywanie Boga we wszystkim. We wszystkim, co w życiu robisz. To jest najwyższa zasada. Najwyższy potencjał, najwyższe pozwolenie, kiedy życiem kieruje światło. Kiedy uwalnia jego świadomość. Przyjęcie Boga w swoim sercu jest kierowanie się jego zasadami. Kierowanie się umiejętnością rozróżniania i uwalniania się od egoizmu, słabości, pragnień, gniewu, nie ma potrzeby nauczania nowego, czy potrzeby nauczania jakiejś nowej filozofii. Nowej nauki. Istnieje tak naprawdę raczej potrzeba oczyszczenia swojego życia. Zorientowanego na prawdę. Co ona oznacza?
czystość mowy, czystość myśli i co za tym idzie, czynów. A to powoduje zadowolenie, głębokie zadowolenie. Zadowolenie Stwórcy i zadowolenie nasze. Przyjemność płynącą z komunikacji, z rozmowy, z pytania Ojca, co mogę zrobić tak przyjemnego dla Ciebie. Ofiarowywanie. Ofiarowywanie swojej pracy, swoich myśli, swoich czynów, swoich posiłków, każdego swojego działania. Przemianowanie swoich potrzeb na zadowalanie Stwórcy. To takie jest proste, a jednocześnie niezwykle trudne. Bo praktykowanie takiej nauki miłości w każdym aspekcie życia jest bardzo trudne, się okazuje. Ale w końcu to doświadczenie zaczyna brać górę. Zaczyna nas w pełni zadowalać, przez to zadowala Twórcy. Człowiek tak naprawdę przechodzi przez różne stadia duchowości. Przechodzi przez wiele, wiele stadiów, wiele platform duchowych, ewoluuje. I to jest naturalne. To jest naturalne. To, co jest wartością taką samą w sobie, to przede wszystkim duch. Duch spełnienia, duch miłości. On chroni człowieka i całe społeczności. Bo tam zawiera się pełna nauka, etyka, moralność, głęboka sfera skupienia. I nie mówię w tej chwili ani o żadnej religii. Żadnej nie preferuję teraz. Ani żadnej filozofii. O religii miłości. Jeżeli to słowo będzie adekwatne do tej miłości. Do urzeczywistnienia samych siebie. Doświadczaj, pogłębiaj swoje doświadczenia duchowe. Swoje doświadczenia religijne, swoje doświadczenia filozoficzne. Pogłębiaj, pogłębiaj, ale też miej świadomość, że to, co ludzi chroni przed zagubieniem w świecie materialnym, i tak naprawdę świat. To, kiedy nasze serca opanowują świat ciemności, rozświetlają tę głęboką sferę tych takich często nieprzemyślanych, bardzo zaangażowanych we wszelkie działania, myśli, czynów, no tam jest niespokojny umysł. Tam jest umysł, który cały czas jest w gotowości. W gotowości, w napięciu, w drżeniu, że czegoś nie zrobi.
że wraca to ciągłe muszę, aż do momentu, kiedy już nic nie muszę. Kiedy ta głęboka, naprawdę głęboka studnia, z niewidocznym dnem, ciemnym dnem, i próba zaczerpnięcia coraz głębiej wody, bo pragnienie, pożądanie jest coraz większe, a ona coraz bardziej i dalej, dalej i głębiej i coraz bardziej ciemna, nie do sięgnięcia. Wody życia nie ma na dużej głębokości. Woda życia jest na wyciągnięcie ręki. Świadome życie jest na wyciągnięcie ręki. Nie na ogromnych głębokościach. Bo świadome życie jest głębokim aktem miłości. Więc też i nie ma potrzeby się bardzo trudzić. Trud wywołuje zniechęcenie. Trud wywołuje stres, gniew. Im więcej trudu, tym więcej frustracji. Jakie jest szczęście, miłość z wielkich trudów? Nawet najbardziej cudownie w jakimś długim, długim okresie pozyskane szczęście, z trudem kupiony dom, wybudowany dom, kupione mieszkanie, z trudem kupiony samochód. Jak długo cię to cieszy? Minutę, dwie, pięć, dziesięć. Rzeczy materialne bardzo krótko cieszą, bo za chwilę powstaje następne pragnienie. Sięgnąć głębiej studni. Zdobyć więcej. Miłość daje wolność. Wolność wyborów. Wolność szukaj strumienia życia. Świadomość pochodzi źródła. Nie wykopuj coraz głębiej studni. Szukaj źródła. Które tryskają wodą żywej prawdy, świadomego procesu życia. My w czasach, w których wiedza jest powszechna. Gdzie poczucie bezpieczeństwa to poczucie stabilności. Bezpieczeństwo jest matką pokoju. A on się rozwija w spokoju umysłu. Panując nad sobą, nad swoim wnętrzem, nad świadomością głębokiego doświadczenia duchowego, rozwiniesz spokój w innych. Każdy trud, każda porażka, każdy nieopanowany trud wywołuje frustrację, wywołuje często nawet agresję. Dlaczego Bóg na to pozwala? Dlaczego ktoś na to pozwala? Albo dlaczego ktoś to robi? A dlaczego urządzenie się psuje albo nie chce się włączyć? No dlaczego dzisiaj ten internet trzy razy musiałem do was włączać? To irytuje. Tak, to prawda.
Ale świadomość celu, świadomość drogi, wsparcie, wzajemne pouczenie, wzajemne wsparcie pochodzi z miłości, źródła miłości, cierpliwość. Miłość nie krzyczy, nie gani. Znacie to. Wspierając się wzajemnie, darem miłości, otwierasz cud wolności. Dzisiaj potrzebujemy ścieżki dyscypliny, to fakt, który ma podtrzymać pokój i szczęście. Choroby, cierpienie, starość, strach przed śmiercią. Dzisiaj potrzebujesz ścieżki, która pomoże ci zachować spokój w obliczu takich rzeczy. Tylko taka nauka może pomóc w tym świecie. A jednocześnie pozwala umysł miłości, kontemplacji, czuć o wiedzy serca, gdzie przebudziłem dla Was medytację płomiennego serca. To tylko ten spokój wszechogarniający da możliwość przeżyć w tym świecie, jednocześnie pozostać niewzruszonym na ten wewnętrzny chaos cierpienia i strat. Jaką spokojną musi mieć każdy wolę? Wyobrażasz sobie wystraszonego, rozdygotanego chirurga, który by cię operował. Oczekujesz od niego spokoju, stabilności, że jego umysł nie jest rozszalały ze strachu, co będzie, jak będzie i czy przypadkiem nie zarazi się od pacjenta czymś albo jeszcze coś innego. Czy nauczyciel duchowy, tak, nauczyciel jak ja, ma się obawiać, że w tej frustracji porwie go ten nurt? Czy porwie mnie ten nurt? No nie. Bo ten nurt emocji, strachu, gniewu jest nurtem, który posiada przeogromną siłę. A ty, słuchając mnie, staraj się odkryć prawdę swoją. Dla osoby o mocnym charakterze, otwartym umyśle, cały ten świat jest rodziną. Czyli osób, które się wzajemnie wspierają. Które wspierają się miłością, aktem miłości, współczucia, miłosierdzia, wsparcia i oddania.
Te prawdy są duchowym fundamentem odwiecznej nauki. Ludzkość jest gotowa na. Cały świat jest gotowy na to. I to widać, moi drodzy. Jest jedną wielką, ogromną rodziną. Żyjemy w czasach niezwykłych, których Stwórca przebudził ludzkie umysły i serca. To jest właśnie ten cud. Cud natury. Że ludzkość rozumie w tej chwili coś, czego w wiekach poprzednich nie była w stanie w żaden sposób doświadczyć. Nie było globalnej nauki świata, nauki serca, nauki głębokiego rozpoznania przez czuciowiedzę ośrodka serca. To tutaj jest ta prawda, która obejmuje wszystkich. Nie mam zwątpienia w głęboką myśl, jaką jest doświadczenie tej głębokiej warstwy duchowości. Moi drodzy, tak właśnie, żeby mieć tę na dzisiaj głęboką refleksję do jutrzejszego spotkania. Zwróćcie uwagę na ten znak, znak wiecznego życia, który przynosi niezwykłą korzyść. Obserwując wszystkie głębokie doznania wewnątrz siebie, duchowe pytania, duchowe rozterki, przyglądając się rozwojowi życia, wiosennemu przebudzeniu, budowanie tego piękna w sobie, budowanie tych wartości, które dają te perły duchowego życia, waszego życia. W przyrodzie jest przechowywane życie. W liściach traw, w pączkach kwiatów jest przechowywane życie. Spójrz na siebie i spójrz na wszystkie istoty wokół. To jest przechowywane życie. Ciekawe słowo do mnie przyszło, tak? Przechowywane życie. Dokładnie tak jest. A my często mówimy, jesteśmy panami życia. Przechowywujemy życie. Przyjmijcie i przechowywujcie to bogactwo. Nie sprzedawajcie jego tanio. Bo
Zasłona ignorancji jest zawsze gotowa. Kurtyna zawsze może opaść. Ratuj tę moc i tę perłę wiedzy przechowuj. Jak skarb. Dzień i noc. To jest ten nowy zdobyty skarb. Zrozumieć głębię, dzięki której skarb życia zachowujesz i szczęście przez cały czas. Umieć kierować się sercem. Przypominam, że możecie ze mną się. Kieruj się sercem. Jutro spotkamy się, myślę, około 19. Ten czas jest tak urokliwy spotkań z wami, ale zależnie podam informacje na u siebie na Facebooku 18 lub 19. Jeżeli jesteście gotowi na dalszy przekaz ode mnie na uwolnienie tarczy miłości, to jestem. Jestem dla Was od wielu, wielu już dziesiątków lat, więc dla tych, którzy pragną poznawać naukę, jestem. Na szczyty góry wchodzi się dobrze przygotowany. Więc to jest czas, żeby też przygotować się na zdobywanie największych szczytów. Zapraszam Was na moją stronę internetową, na Facebook, na mój kanał YouTube'owy. Na YouTube obejrzyjcie poprzednie live'y, poprzednie spotkania. Obejrzyjcie filmy o profilaktyki zdrowia, misję zdrowia. Obejrzyjcie moje programy telewizyjne, telewizję z OTV. Przede wszystkim obejrzyjcie ceremonię ognia. Zapraszam Was do grupy zamkniętej. Ceremonia ognia. Misja ceremonii ognia. Wspierajcie tę ceremonię. Otwierajcie się na udział w tych ceremoniach. Ceremonia ognia ma ten niezwykły dar, niezwykłą moc zmiany. Jak podają księgi, teraz w erze ognia jest to jedyna, tak mówi księga Satkriya. Mówi wprost, jest to jedyna ofiara, która pozwala uwolnić ducha, świadomości, czucia wiedzy serca. Uwalnia ten największy potencjał. Swoim ofiarnym ogniem spala grzechy główne, gniew, nienawiść, nieakceptację, ignorancję. I wypala te niepotrzebne, a bardzo zatruwające umysł i ciało, emocje. Zapisuj się i korzystaj z ceremonii ognia. Zapisz się również na seminarię, kurs świadomego oddechu i wiele innych moich propozycji, które znajdziesz na Facebooku. Ja teraz zwyczajem jeszcze uzdrawiania zrobię dla Ciebie przekaz błogosławieństwo oczyszczającej mocą.
ogniem, który zresztą dokonuje każdego dnia, każdego czasu naszych spotkań. Ja myślę, że jutro o 18 jednak pozostaniemy przy tej godzinie, aby nie robić nowych przestrzeni. Myślę, że wszyscy, kto sobie wygospodaruje ten czas, to będzie miał już zakodowane, że wtedy się spotykamy o godzinie 18 każdego dnia. Jeżeli chcesz się nauczyć określonych pomocnych technik uzdrawiania, mocy żywiołów, również zapraszam Cię na online spotkania. Na mojej stronie internetowej znajdziesz dużo informacji. Na spotkania indywidualne, na przekazy energii, również kontakt znajduje się na stronie internetowej i na stronie facebookowej. Tam otrzymasz wszystkie informacje telefoniczne również, więc kontaktuj się i dostaniesz dalszą wiedzę, jak możesz z tego dalej skorzystać. A teraz połóż ręce na klatce piersiowej, otwórz palce jak promienie słońca. Zacznij wdychać ustami, wydychać nosem, oczyszczaj swój ośrodek czucia wiedzy serca. Uwalniaj pokłady miłości, uwalniaj współczucie, empatię. Usuwaj wszelkie nieczystości, które decydują o Twoim losie. Bądź uwolniony, uwolniony z tych wszystkich uwarunkowań, które do tej pory bardzo mogły zmieniać i zmieniają Twoje życie. Przestań być niewolnikiem swoich emocji. Wdychaj ustami, wydychaj nosem. Oddychaj. Oczyszczam się tą świętą lampą, uwalniam Cię wszelkiego cierpienia i bólu. Zakładam na Ciebie błogosławieństwo oczyszczenia, uwolnienia wszelkiego cierpienia i bólu. A teraz postaraj się odbierać ode mnie ten ślub dłoni. Oczyszczaj swoją głowę, oczyszczaj swoją aurę. Oczyszczaj swoje ciało, dotykając 24 razy w wszystkich możliwych miejscach. Jeszcze te, które cierpią, te, które są chore, te, które bardzo silnie, w każdy możliwy sposób Ci dokuczają. Uwolnij swój potencjał, oczyszczaj się, uwalniaj się, usuwaj z swojego życia wszelkie przeszkody. Niech się tak stanie zgodnie z wolą Bożą.
Życzę Wam dobrej nocy i spokojnego serca.